Witam, witam serdecznie na kanale Jack TV. Słuchajcie, mówiłem ostatnio chyba na którymś z filmików, że wziąłem sobie w Playu nowy smartfon, tak? Tylko, że ten nowy smartfon, jakby to powiedzieć, no trochę źle zrobiłem, bo nie wziąłem. Jakby to powiedzieć, nie wziąłem smartfona, tylko wziąłem Xiaomi Redmi 10C. I prawdę mówiąc, źle zrobiłem go teraz. Tak, prawdę mówiąc, mam podłączone i nagrywam z niego, ale prawdę, tak naprawdę powiem Wam, no jakby to powiedzieć. Tak, testuję ten telefon, ale po tym jak cały czas się korzystało z smartfona Samsunga, to się teraz ciężko przyzwyczaić do takiego, który ma też Androida, ale obsługa jest całkiem inna. Kiepska. Jak dla mnie kiepska i naprawdę kiepsko się to obsługuje. Nie umiem dojść do niczego z tym. Ciężko mi to obsłużyć. Znaczy, przyzwyczajony jestem do Samsungów. I przynajmniej do tego, jak Android jest w Samsungach, jest inaczej Android się go inaczej obsługuje niż tutaj w tym Xiaomi. No i w sumie zastanawiam się nad innym telefonem, nad jakim na razie Wam nie będę mówił, bo na razie jeszcze nie postanowiłem. Tylko na razie się zastanawiam nad tym, żeby zmienić na całkiem inny. Wiem, że w tym telefonie na pewno będzie obsługa Androida taka sama jak w Samsungu. Więc zobaczymy na dniach, jak to będzie. Bo jak na razie się zastanawiam nad tym jeszcze. Ale ten telefon w sumie sprzedam. Sprzedam go, wystawię i sprzedam. I zobaczymy. Jeszcze dokładnie nie wiem, jaki model będę chciał wybrać. Ale na pewno będę chciał go zmienić. Bo naprawdę w sumie bardzo ciężko się przyzwyczaić do tego, jak tutaj jest ta obsługa z tym i nie umiem do większości rzeczy dojść tak normalnie jak w Samsungu ostatnio co miałem. Znaczy mam go jeszcze, ale dlaczego chcę się go pozbyć tamtego Samsunga? Dlatego, że tak naprawdę nie wiem czemu, ale co jakiś czas trzeba było go restartować, bo tracił się zasięg. Tracił się zasięg. Czasami ktoś próbował się do mnie dodzwonić, ale niestety nie szło się dodzwonić. No i trzeba było go restartować. Albo telefon sam się restartował. Więc postanowiłem, że go sprzedam. Wziąłem sobie tego smartfona, tylko nie wiem, kurde, jakoś tak źle, że wziąłem nie Samsunga, tylko akurat Xiaomi. No chciałem coś innego, ale widzę, że jednak jak się człowiek przyzwyczai do
do jednego modelu, znaczy do jednego modelu, to nie chodzi o to, bo 2 lata wstecz miałem też Samsunga i jeszcze 2 lata temu też miałem Samsunga. Także zawsze Samsunga, zawsze Samsunga, a nagle kurwa inny telefon, który tak naprawdę ma Androida, ale całkiem inaczej się go obsługuje, całkiem inaczej to wszystko idzie i jest taka dupa, po prostu dupa. No i w sumie tego będę go też chciał sprzedać i się zastanawiam nad, może nie Samsungiem, ale nad jakimś takim trochę innym modelu telefonu, smartfona, ale jest obsługa dokładnie taka sama jak w Samsungu. No, także zobaczymy. Na razie jeszcze nie wiem. Do końca tygodnia się tak naprawdę zastanowię, co i jak. I zobaczymy. Czy zdecyduję, jaki to będzie, ale na pewno będę chciał zmienić, bo nie widzę tego, żebym przez kolejne 2 lata mógł z tym telefonem wytrzymać, bo go prędzej rozpieprzę. Tak mnie wkurza. Krótko go mam, ale kiepsko, kiepsko. Kiepski ta obsługa jest i nie będę umiał się chyba przyzwyczaić do tego, żeby obsługiwać w ten sposób, jak tu jest. Także będę musiał go zmienić. No w sumie zobaczymy. Jak już zmienię i będę miał go zacząć, jak już będę miał tego smartfona, to nagram go jeszcze telefonem, który jeszcze mam, żeby wam pokazać, rozpakujemy, zobaczycie i potem przerzucę karty i będziemy testować i nagrywanie, no i wszystko inne, tak? I wtedy wam będę mógł powiedzieć, jak się obsługuje ten telefon, tego smartfona i jak on chodzi, jak to wygląda. Zobaczymy. Na razie no muszę się zastanowić jeszcze. Dobra, słuchajcie, i to wszystko. No mamy wieczór, mamy wtorek, nie wiem, która jest nawet godzina. No i wszystko na dzisiaj. Jutro spróbujemy coś nagrać. Wiecie co? Jeszcze będę chciał spróbować zrobić na tym smartfonie streama jednego, chociaż może niedługiego, ale zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak to będzie szło. Ustawiony no kurde, wyleciało mi z głowy. Streamlaba mam już ustawionego, wszystko pięknie, ładnie. No i tylko odpalić streama i sprawdzić, jak to będzie na tym śmigało. Nie wiem. Przednia kamerka jest 5 megapikseli ma. Tamten telefon Samsunga miał przednią 32 piksele lepsze. Tylnie miał 48, tutaj ma 50 tylnia, ale przednia ma tylko 5 megapikseli. Tak trochę mało. Także zobaczymy, jak to będzie się sprawiało przy odpaleniu streama. Także może jutro odpalę streama.
się zobaczy. Do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Żak TV żegna Was.